akurat gorąco w mojej kuchni. Zapraszam dzisiaj na królika. Królika, który miał być pierwotnie królikiem w śmietanie duszonym, ale ostatecznie zdecydowałam się, że zamiast dusić go w tym winie, które przygotowałam razem z cebulą, upiekę go w piekarniku i będę tym winem go polewała. A potem z pozostałości wina, która zgromadzi się na dnie brytwanki razem z tym tłuszczem, który skapnie z królika, przygotuję sos śmietanowy. I właśnie w ten sposób królika w śmietanie, pieczonego właściwie można powiedzieć, przygotowałam. Pięknie pachnie, obłędnie tym winem. Myślę, że przypadnie Wam do gustu. I jestem ciekawa, czy królika zdecydujecie się zjeść, czy jednak macie opory, bo to zwierzę takie już troszeczkę bardziej udomowione i trochę traktowane podobnie jak pies czy kot. Wasza decyzja tak naprawdę. Ja królików nie jadam, ale no naprawdę jest apetyczny ten aromat, który się z niego wydobywa, także myślę, że ci, którzy jedzą u mnie w rodzinie, będą zachwyceni. Zobaczcie krok po kroku, jak przygotować. Jest odrobinę czasochłonny, ale nie pracochłonny. I dajcie mi znać, jak się udał. Więcej przepisów znajdziecie na pozytywnakuchnia.pl. Przygotowanie potrawy zaczynam od przygotowania samej zalewy. Trzeba najpierw przelać wino do garnka i dodać przyprawy oraz pokroić w bardzo cienkie piórka cebulę, a jeszcze do tego listki laurowe, troszeczkę soli i całość trzeba zagotować. Po około 2 minutach, kiedy cebula zmięknie, można zdjąć garnek z ognia, a kiedy całość wystygnie, trzeba w miejsce zalać wywarem królika i odstawić go na kilka godzin, albo najlepiej na całą noc do lodówki. Potem z tego wywaru trzeba go wyjąć, trzeba go posypać solą i pieprzem i natrzeć jeszcze ziołami. Proponuję zioła prowansalskie, czyli bazylię, tymianek, oregano i rozmaryn. I można go w ten sposób piec przez około 1 godzinę, temperatura 200 stopni Celsjusza. Można go jeszcze obłożyć z wierzchu masłem klarowanym i tak co 15 minut w trakcie pieczenia trzeba polewać królika tą zalewą, którą jeszcze pod spodem też umieściłam razem z białym winem. I dzięki temu w trakcie, kiedy z królika będzie się wytapiał tłuszcz, to na dnie brytwanki będzie się tworzyła baza pod sos. Potem trzeba tą bazę rozprowadzić śmietaną. Można też, jeśli śmietana nie jest na tyle gęsta, co moja zwykła kwaśna śmietana, kiedy będziecie to podgrzewać na patelni, dodać troszeczkę serka mascarpone albo wcześniej przygotować zasmażkę z mąki na tej zalewy na tłuszczu i na sam koniec zaserwować królika, czy to całego, czy poporcjowanego na półmisku z dodatkiem warzyw, które też można było upiec razem z nim w piekarniku, albo ugotować lub usmażyć na patelni i oczywiście z dodatkiem śmietanowego sosu. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Dzięki za uwagę. Więcej przepisów znajdziecie na dorota.in.